Szanowni Państwo, spotkaliśmy się tutaj, aby porozmawiać o nadzorze ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim, a tak naprawdę na temat braku nadzoru ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim. Polski Związek Łowiecki dysponuje ogromnym majątkiem, zarządza ogromnym majątkiem publicznym. To są nasze wspólne pieniądze i ten zarząd wygląda tragicznie. Ponieważ te pieniądze gdzieś się rozchodzą, jednocześnie nie ma głównej rzeczy, która w tej chwili powinna ministra środowiska, ministra rolnictwa interesować, czyli nadzoru nad walką z ASF-em. Ta choroba to są ogromne skutki zarówno społeczne, jak i finansowe dla budżetu państwa. Gospodarstwa rolne upadają, z budżetu państwa płacone są ogromne pieniądze odszkodowawcze, jednocześnie tracimy cały czas rynek wieprzowiny w gospodarstwach rodzinnych. Nie ma dalej na to zgody, dlatego wzywamy ministra środowiska do stanowczych, szybkich działań w celu wygrania z rozprzestrzeniającym się ASF-em i do należytego nadzoru nad majątkiem publicznym, jakim jest gospodarka łowiecka. Dalszą część poprosiłbym pana Sławomira Iwerskiego. Dzień dobry Państwu, Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za możliwość uczestniczenia w tej konferencji prasowej. To, co powiedział Pan Przewodniczący, to rzeczywiście jest bardzo ważna sprawa, ale najważniejszą sprawą to jest opieka, nadzór nad naszymi wspólnymi pieniędzmi. Jeżeli dzisiaj bardzo często się mówi, kiedy politycy jedni spadają na drugich, kto ile Polski rozkradł, to śmiem dzisiaj Państwu powiedzieć, że mamy do czynienia tutaj z najdłuższą w historii III Rzeczypospolitej Polskiej aferą finansową w Polskim Związku Łowieckim. 3 lata zajęło nam walka z Polskim Związkiem Łowieckim, który jako jedyny zarządza gospodarką łowiecką, a więc majątkiem narodowym, który jest własnością Skarbu Państwa. Przez kolejne 20 lat byliśmy okradani. Przez kolejne 20 lat urządzano polowania w tak zwanych OKZ-ach, czyli ośrodkach hodowli zwierzyny. Sprzedawano tusze, sprzedawano poroża i nikt do dnia dzisiejszego nie wie, co się stało z tymi pieniędzmi, nie wie, jaka to jest ilość pieniędzy. Do tej pory wszyscy ministrowie po kolei bronili Polskiego Związku Łowieckiego jako jedynego, najlepszego modelu. Tak, Szanowni Państwo, to jest jedyny model na świecie. Nigdzie na świecie tak złodziejskiego modelu łowiectwa nie ma, drodzy Państwo. I jakby dzisiaj, a właściwie w poniedziałek, dotrzymaliśmy informację, że to właśnie ja miałem rację, pomimo tego, że Polski Związek Łowiecki pozywał mnie do sądu w naruszeniu dóbr osobistych. Nigdy nie zostałem przez sąd skazany, że nie miałem racji, że tam mogą być nadużycia finansowe. Nie zostałem skazany za to, że w tym procederze mogą brać udział ludzie, którzy są wysoko postawieni w świecie polskiej polityki. Ale te nazwiska podamy później. Dzisiaj, Szanowni Państwo, był przeprowadzony audyt, chociaż niezgodnie z prawem, ze złamaniem wszelkich przepisów o zamówieniach publicznych, ale był. Drodzy Państwo, okazuje się, że w kasie związku w przeciągu krótkiego czasu rządów pana Piotra Janocha na dzień dzisiejszy brakuje 8 milionów złotych. 8 milionów złotych i to informuje pan łowczy krajowy swoich podwładnych, czyli łowczych okręgowych na spotkaniu w poniedziałek, że jest brak w kasie, ale żeby nikomu nic nie mówili, bo on się postara jakoś tę sprawę załatwić. Dzisiaj wiemy, że są zwolnieni, że jest zwolniona grupa pracowników. Myślę, że tylko po to, żeby oddalić od siebie odpowiedzialność. Ale ja dzisiaj nie chcę nikogo oskarżać. Jest od tego prokuratura i dzisiaj złożyliśmy wniosek do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Szanowni Państwo, Polski Związek Łowiecki gospodaruje na majątku Skarbu Państwa, jakim jest zwierzyna dzika. Podlega także ustawie o zamówieniach publicznych. W dniu, tak jak powiedziałem, 26 października otrzymaliśmy właśnie tą informację, że jest defraudacja pieniędzy w tej szeroko rozumianej gospodarce łowieckiej. Więc postanowiliśmy wystąpić do prokuratora generalnego z wnioskiem o domniemanie, powtarzam domniemanie, bo nikogo nie oskarżamy, bo dzisiaj nie wiemy kto. Wiemy dzisiaj, że zarządza Polskim Związkiem Łowieckim i Gospodarką pan Piotr Janoch, więc trudno oskarżać kogokolwiek, kiedy prezesem jest ten człowiek.
W tej chwili, Szanowni Państwo, musimy odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań. Jak to jest, że przychodzi firma, która ma zrobić audyt, nie kończy tego audytu, na drugi dzień dowiadujemy się, że wchodzi nowa firma bez żadnego przetargu, bez zapytań ofertowych, za chwilę ukazuje się raport pokontrolny w sytuacji, kiedy kontrola nie została zakończona, że w kasie brakuje iluś tam milionów złotych. Teraz strach pomyśleć, ile będzie brakowało w tej kasie, kiedy ten audyt zostanie przeprowadzony rzetelnie. Jak to jest, że w kwietniu przejmując władzę, pan Piotr Jenoch nie wiedział, mając pełny wzgląd do konta, że brakuje tylu milionów złotych. Ja rozumiem, gdyby brakowało 80 złotych, 800 złotych, można się nie dopatrzeć, ale 8 milionów złotych się nie dopatrzeć. Przecież ten człowiek musiał w tym samym czasie robić wypłaty pracownikom swoim. Skąd te pieniądze pochodziły? Z prywatnej kieszeni? Nie. Musiał to robić z konta bankowego. Więc wszyscy prawdopodobnie o tym wiedzieli, tylko że dopiero teraz, kiedy poprosiłem ministra środowiska, że musimy przeprowadzić audyt w szeroko rozumianej gospodarce łowieckiej i zarządzanie przez Polski Związek Łowiecki, bo uważam, że jest to jeden wielki przekręt, który ma swój czas, sięga 20 lat. 20 lat rządów Lecha Blocha. Dzisiaj Lech Bloch został odwołany, dzisiaj nie wiemy, co się stało z pieniędzmi. Dzisiaj, Szanowni Państwo, nikt nie odpowiedział na pytanie, jak to jest, że przez 20 lat do budżetu państwa nie wpłynęła ani jedna złotówka z tytułu gospodarki łowieckiej. Przecież sam budżet, same składki to jest ponad około 60 milionów złotych. Mamy około 5 tysięcy obwodów łowieckich. Wszyscy polują, myśliwi, ośrodki hodowli zwierzyny, sprzedają tusze, nie płacą, a właściwie nędzne grosze płacą rolnikom za odszkodowania, a tutaj giną ogromne miliony. Więc Szanowni Państwo, skupmy się dzisiaj na tym, żeby poinformować prokuraturę. Niech prokuratura wyjaśni, co dzieje się w Polskim Związku Łowieckim. Natomiast w przyszłym tygodniu złożymy wniosek do ministra środowiska o odwołanie pana Jenocha z funkcji prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego do czasu wyjaśnienia tej sprawy, bo ta sprawa musi być szybko wyjaśniona. I natychmiast musimy przystąpić do audytu, ale w drodze przetargu. I ten audyt musi być przeprowadzony w zasięgu 20 lat. Dlaczego do dnia dzisiejszego nie ma sprawozdań finansowych z upolowanych zwierzyny, ze sprzedanych tusz i poroży, w których polowania brali udział zagraniczni myśliwi? My o tym nie wiemy. Być może są to nawet miliardy złotych. Ja domyślam się, że może ta afera nie sięga ilości takiej afery, jakim była afera Fozu czy Amber Gold, ale czasowo i tutaj gospodarczo na pewno jest to jedna z większych afer i myślę, że prokuratura w najbliższym czasie to wyjaśni. Proszę pytać. Szanowni Państwo, podsumowując, tak naprawdę od lat Ministerstwo Środowiska udaje, że nie może nic zrobić i robi cały czas pozorowane działania. Nie możemy dłużej pozwolić na to, aby monopol, jakim jest Polski Związek Łowiecki, niszczył polskie środowisko, niszczył polskie gospodarstwa i po prostu żerował na majątku publicznym. Dlatego ponownie wzywamy ministra środowiska, ministra Ziobrę o realny nadzór i zmiany tego modelu, bo skoro tyle lat próbowano cokolwiek poprawić, uszczelnić, podmienić pewne osoby na stanowiskach i to się nie sprawdziło, to oznacza, że po prostu sam model jest zły. Trzeba zmienić cały model i zarządzania, i cały model gospodarki łowieckiej, jaki w Polsce panuje. Czy mają Państwo jakieś pytania? No tak to wygląda, bo przez kolejne 20 lat, jeżeli Polski Związek Łowiecki nie podlegał żadnej ustawie rozliczeniowej, że nawet Polskiego Związku Łowieckiego trochę w karesie do tej pory nie było, no to było takie państwo w państwie. I odpowiedzcie sobie Państwo na pytanie, Lech Bloch został wyrzucony, zwolniony w okolicznościach podejrzeń, malwersacji finansowych, nadużyć, niegospodarności, a w jego miejsce został powołany jego najbliższy współpracownik, który na plecach Lecha Blocha się wychował, który zaczynał od takiego myśliwego, którego Lech Bloch powoływał na kolejne stanowiska i on dzisiaj
chce prowadzić audyt w stosunku do samego siebie, no nie do końca ja wierzę w szczerość tych intencji, chociaż chciałbym, ja bym rozkazał, tak? Natomiast nie wierzę, że w tym wieku człowiek aż tak bardzo się zmieni, chyba że chce tę swoją współodpowiedzialność strzelać tylko i wyłącznie na Lecha Blocha i szeregowych pracowników, ale chyba Państwo też nie jesteście w stanie uwierzyć, żeby szeregowy pracownik przez rok czasu ukradł 8 milionów złotych. Ja sobie tego nie wyobrażam, że mając wejście wglądu na konto, żadnych uprawnień, być może, że jest jakiś sposób, o którym my nie wiemy. Ale jeszcze jedno, szanowni Państwo. W przyszłym tygodniu, jeśli uda mi się zgromadzić dalszy materiał dowodowy, poinformuję Państwa i podam do publicznej wiadomości, o ile nic mi się w tym czasie nie stanie, nazwiska osób wysoko postawionych w świecie polskiej polityki, którzy przez te 20 lat brali czynny udział, nie oczywiście nie oskarżę, ale brali czynny udział, brali udział w polowaniach w OKZ-ach, mogli wiedzieć o tym i wiedzieli na pewno, że te fundusze są sprzedawane, że nikt się nie rozlicza z budżetem państwa i być może, że wiedzą te osoby, gdzie są pieniądze i gdzie one trafiały po pozyskaniu ze sprzedaży tych właśnie produktów. Czy mają Państwo jeszcze pytania? Jeżeli to serdecznie Państwu dziękuję i apeluję o nadzór. O nadzór na to, co się dzieje w Polskim Związku Łowieckim. O nadzór i kontakty z ministerstwami, aby tę sprawę jak najszybciej wyjaśnić, bo dalsze trwanie takiej gospodarki łowieckiej spowoduje za chwilę miliardowe straty, dosłownie miliardowe straty, kiedy ASF pojawi się w zagłębiach wieprzowych. Dziękuję.